No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Neverwinter Nights i powiem wam, że dość długo nie nagrywałem, bo miałem tam na zapas i tak dalej, ale pamiętam, co mieliśmy zrobić. Wiecie co, skoczymy sobie, bo jesteśmy przy tym teleporcie, skoczymy sobie tutaj, do tej dziury, bo mnie w zasadzie to interesuje troszeczkę, ten formiański ul, bo to jest dla nas oczywiście źródło i jak najbardziej najprostszego, najfajniejszego w ogóle, jak oni wyglądają. Tak dziwnie troszeczkę, tak jak mrówy. I dla nas jest to po prostu źródło czystego expa, chodzącego na co prawda 4 czy 6 nogach, ale za to zawsze expa. I oni plotą pajęczyny? Serio? Dobra. Okej. Okay. Tego się akurat nie spodziewałem. Intrus, zniszczymy cię, jesteśmy silni. Jasne, jasne. Czyli co, formianie to takie jakby pająko mrów? Czy to mrówki człeko podobne? Interesujące. Dobra, nawet robotnicy są warte 5 punktów doświadczenia, więc jak najbardziej tutaj sobie zostaniemy. Formianie, to znaczy tak, gdyby nie zaatakowali mnie od samego początku i chcieli ze mną gadać, to może bym mi skorzystał z... nie wiem, jakiegoś gadania albo oszczędzenia ich, ale skoro i tak rzucili się na mnie od pierwszego wejrzenia, to ja im sobie nie będę darować, tylko też ich tutaj pokonamy. I mistura jasnego umysłu, a przyda się później, zapewne do jakiejś tam walki z przeciwnikami, którzy będą mieli bardzo wysokie umiejętności wpływania na umysł. No, tych wojowników dajemy jeszcze. Pięknie. Jest jeszcze taka odmiana stworów, to są pająkowate droły, czyli chyba mężczyźni przemienieni przez kapłanki Lotch do roli takich potworów półpajęczych. Nie pamiętam, jak oni się nazywali, jeżeli ktoś pamięta, to niech wpisze to w komentarzu. Wiem, że występują zarówno w podręcznikowym DD, jak i w książkach. Znowu się posłużę tutaj tą historią Dritza do Urdena, bo tam jest jedna taka scena, w której siostry chcą przekonać Dritza do tego, żeby był posłuszny i pokazują mu po prostu, co czeka mężczyzn, którzy się sprzeciwiają woli Lotch i przy okazji no najwyższy kapłanek. Bardzo fajne wariacje. Nie pamiętam dokładnie, jak się te stwory nazywały. Drigery? Dirgery? Coś takiego. To było na... Pamiętasz, że to było na D chyba. A tak mi jakoś nie walczy z tymi formianami, no to mam tutaj podobne jakby skojarzenia. No dobra, słuchajcie, naprawdę sporo tutaj doświadczenia dostaniemy za pokonanie bardzo prostych przeciwników, jak na nasz poziom. Tak podliczając wszystkich ich, no to... Sporo tego mięsa armatniego się tutaj pojawia. A może dostaniemy jeszcze z jakąś królową, albo coś w tym rodzaju? Poza tym sporo złota tutaj jest. No to też się przyda, bo myślę, że w końcu znajdziemy jakieś przedmioty, które będą warte naszej sakwy. A jak nie, no to przeniesiemy przecież postać oczywiście do kolejnego dodatku, czyli do Shadow of the Underdark. Gdzie już po jego zakończeniu skończymy tą majestatyczną serię Neverwintera. Nie wiem, czy zauważyliście też, ale nadal się trzyma dość spora ekipa ludzi, którzy stale przychodzą, oglądają ten projekt. Tak jakby te 400 czy 500 osób, powiedzmy, to była taka stara gwardia, stara widownia, dla których no, każdy odcinek będą śledzić i to mi się niezmiernie podoba, za to strasznie wam dziękuję. Bo fajne jest takie poczucie, że jednak no, nagrywacie, robicie coś, co później ludzie odczytują jako pozytywne. Ej, no fajnie, że się zdecydowałeś, mimo niskiej oglądalności, no to i tak super, że ten projekt jest, więc... Ja się z tego powodu cieszę i dla was właśnie nagrywać będę. Były też pytania, nie tylko tutaj w komentarzach, ale też na streamie się pojawiały, czy będę nagrywał Neverwinter Nights 2. Tak, jest jak najbardziej w planach, tylko to już jest projekt jeszcze chyba dłuższy od jedynki. Więc nie wiem, czy ja będę nagrywać to od razu po jedynce, czy też zrobimy sobie tam jakąś przerwę pomiędzy tego rodzaju projektami.
Bo nie wiem, czy ja wydolę czasowo, wiecie? Szykuje mi się dość dużo roboty, myślę, że w przyszłym miesiącu już, czyli mówimy tutaj, teraz mamy październik, mówię raczej listopad, grudzień, szykuje mi się dużo pracy, więc nie wiem, czy ja pogodzę po prostu tutaj konieczność pracowania z taką ilością filmów, ale myślę, że tam w przyszłości na pewno sobie byśmy ten tytuł ograli, choć ja osobiście fanem dwójki nie jestem. Zawsze wolałem jedynkę, może dlatego, że w dwójce był już zmieniony silnik, lepsza szata graficzna oczywiście, ale też kontrola postaci znacznie, znacznie moim zdaniem utrudniona, nie wiem, jakoś mniej intuicyjny niż w jedynce to wszystko było. Dlatego ja nie palę na przykład, znaczy nie pałam miłością do tej części. Ale wiem, że są tam też fajne dodatki, czyli Maska Zdrajcy, która jest uważana za jeden z najlepszych nawet przygód w świecie Dungeons & Dragons, jeżeli bierzemy gry komputerowe. Pod tym kątem. No i oczywiście jeszcze Maska Zephyra. Tak mi się wydaje. Nie, Maska Zdrajcy i Zew Zephyra. Coś takiego. Zew Zephyra albo Cień Zephyra. Nie pamiętam dokładnie tego drugiego dodatku. Który nawet wprowadza na miastkę czegoś, co możemy nazwać otwartym światem. W Neverwinterze. Więc pewnie kiedyś te projekty powstaną, ale nie chcę składać na razie obietnicy, która nie miałaby po prostu żadnej możliwości pokryciu. No więc dobra, wiecie co, tutaj sobie na środku ustawimy się. Będziemy teraz mogli atakować właśnie przez rozpłatanie ich. Taniesz z ostrzami po prostu. Pięknie. Więc że kolekcjonują klejnoty. Zdecydowanie, bo większość z ich dropów to głównie kamienie szlachetne. Więc jak coś tam wygrzebią z ziemi, to pewnie zachowują. Nieźle obłowimy. Ooo, hello! Ormiańskie robotki. Ormianie trzęsą się i wskazują ci dalszą część tunelu, kłaniając się przy tym usłużeniem. Przyłączy się do nas. Rój nie będzie cię atakował. Przyjdź, porozmawiaj z nami. Okej, co tu jest w twojej głowie? Ponownie rozlesi dziwny głos. Zakończ rozmowę. Okej, no to sobie poddali się, fajnie. Dobrze, no to myślę, że królowa gdzieś tam jest, bo oni chyba działają jako taki umysł kolektywny, czyli zbiorczy. Zabiliśmy większość, znaczy przebilibyśmy się praktycznie do gniazda. To tam niewiele tak naprawdę było tutaj potworów, jeszcze tam było 15 doświadczenia, tu łazi jeszcze 2, więc 10 to 25 doświadczenia. No zobaczymy, może być jakieś zadanie do wykonania. 25, tu jeszcze więcej. Czy łącznie 30 punktów. Liczę, ile stracę doświadczenia, jeżeli ich puszczę życie. Puszczę normalnie. Ormiański robotnik, 35. 40, 45 doświadczenia. 50. O, a to taki labiryncik jest. No dobra. 50. To jest 60, 70, 75. O, mikstura korowej skóry to bardzo przydatne. No, tak około myślę, że setki to spokojnie, jak nie więcej. Nie wiem, czy puszczę ich płazem, bo to jest naprawdę... Mile by było zabić. Hello. Formianin częściej się i kłaniając się usłużnie wskazuje nietypowego przedstawiciela swojego gatunku, który stoi przy dalszej ścianie pokoju. Zakończy rozmowę, czyżby królowa? Albo władca? Formiańska królowa. Formianie to dziwne przypominające kreatury, już czytaliśmy kiedyś. Sprawdźmy jeszcze skrzynię. Czekajcie, co? Co to było napisane? Młoda królowa patrzy na ciebie i w twojej głowie rozlega się jej głos. Witaj, nieznajomy, przybywasz do nas w smutnym momencie, ale może wciąż jeszcze da się żal zmienić w radość. Chcemy zawrzeć sobą przymierze w walce z istotami chaosu. Mówi, że mnie lubi, więc też jestem zaproszona. Cóż, co za dziwne uczucie mieć kogoś obcego w swojej głowie. Kiedyś było nas więcej, mieliśmy wspaniałą królową o potężnym umyśle. Potem nadeszły istoty chaosu, mordowały nas, zabiły królową. Teraz my jesteśmy królową, choć nie jesteśmy jeszcze gotowi. Witam, nazywam się Hattie. Jesteśmy rojem, jesteśmy sami,
Jesteś sam? Gdzie twój rój? Dziwna istota o niezależnym umyśle. Jesteś tu obcy. Chociaż twoja forma jest dla nas odrażająca. Będziemy z tobą współpracować. W jaki sposób przenikasz do mojego umysłu? Co oferujesz? Walczymy przeciwko sługom chaosu, atakującym nasz rój. Jesteśmy silni. Teraz to widzimy. Walczysz ze sługami chaosu. To też widzimy. Połączymy siły, by wspólnie stawić im czoła. Jeśli zgodzisz się walczyć ze sługami chaosu, dostaniesz kryształ pieśni. Dzięki niemu przybędziemy pomóc ci w walce. Ile razy mi pomożecie? Kryształu możesz użyć tylko raz. Użyj go mądrze, kiedy nie będzie innego wyjścia, a wróg będzie miał nad tobą miażdżącą przewagę. Wtedy zjawimy się, aby ci pomóc. Fajna taka, powiedzmy, możliwość. Powiem szczerze, to chyba... Co? Mam tu naleciałość, mówię szczerze. Powinienem z tym walczyć. Zgadzam się, powinniśmy połączyć siły. Cała armia tych stworzeń do naszej dyspozycji? Dzięki nim pokonamy te cholerne slady. Nieszczęśliwy to dzień, kiedy troje nieznajomy wyrusza do wspólnej walki z chaosem. Oto kryształ. Kiedy nas opuścisz, naprawimy ściany. Nie będziesz w stanie do nas wrócić. Ten dzień długo pozostanie w naszej pamięci. Idź walczyć o pokój przy przyjacielu roju. Okej. Okay. Czy tu coś jeszcze w takim razie jest? Znaczy, tu jest głaz, przez który pewnie będziemy mogli wejść. Tu jest jeszcze jakieś, są jakieś fanty. Tutaj zebrałem pieniądze. No dobra, to chyba nie warto ją zabijać. W takim razie, skoro dostaliśmy kryształ, chciałbym zobaczyć jeszcze, jak on wygląda. Formiański kryształ. Ten kryształ pozwala wezwać formiańskich wojowników na pomoc w walce ze sladami. Można go użyć tylko raz. A czekaj, w walce ze sladami, znaczy gdzie indziej chyba nie, tak? Jeżeli sobie damy, powiedzmy tak, i powiedzmy użyjmy tylko. Serio? To wszystko? A jak zabiję ją? To mi się zmieni. Ale nie zmieniło mi się na złego. Wiecie co, to i tak nie jest quest, tylko po prostu jakby taka forma przekupstwa. To wolę jednak to doświadczenie. No, zdecydowanie. Dobra, co ona przy okazji zostawiła? Sporo klejnotów. Dobra. Nie, no to idziemy ich sobie tutaj rozwalić, bo mi się wydaje, że to będzie działało tylko i wyłącznie w tym miejscu. Ewentualnie przyzwanie takiego jednego gówinka nie za wiele mi da, w żadnym wypadku. To idziemy ich jeszcze posprzątać, słuchajcie. Wiem, że teraz niewiele osób powinno powiedzieć, no Ragnar, ale grasz dobrą postacią, więc zabiłeś teraz niewinne tak naprawdę istoty. I tak i nie, one nie są winne ani niewinne, to raczej są istoty neutralne, które nie tolerują za bardzo obcych na swoim terenie. Więc nie uznaję ich ani za złe, ani za dobre. Dlatego tutaj wybór należy do mnie pod kątem tego, co mi się bardziej opłaca. A bardziej mi się opłaca po prostu ich zabicie. To zależy mi na punktu doświadczenia. Bez problemu sobie tutaj wytłuczemy i później sobie wrócimy do tego głazu. Bo jak oni zamkną po prostu wejście do ula, no to stracimy tą szansę. Teraz nie pamiętam, czy gdzieś tu... O, tutaj jeszcze był formiani robotnik, dobra. Czyli gdzieś tutaj dopiero była ta ostatnia jakby brama. Oni się pojawili na nowo, czy mi się wydaje? Nie no, chyba. Dobra, chyba tu wszystko było w takim razie. Okej, wracamy.
Nie wiem, czy masz coś wspólnego, znaczy, czy masz coś do powiedzenia w Ormianinie, ale właśnie wymordowaliśmy twoją królową i pobratyńców. Ta mapa nawet jest tak fajnie skonstruowana, wzorując je na mrowisku. To zadanie pewnie byłoby generalnie bardzo trudne, jak gdybyśmy posiadali postać taką oryginalnie przeznaczoną do tego dodatku. Sorki. No i jeszcze po odpoczynku generalnie koleś się teleportuje. Być może uda ci się wspiąć na ten głaz i za jego pomocą dostać do ruin powyżej. W razie niepowodzenia ryzykujesz jednak upadkiem i kontuzją. No, zręczność. Hello! Minto ogry. No to dobrze, żeśmy tędy w ogóle poszli. Minogry. Czekaj, minogry, nie minto ogry. Minogry, czyli... Trochę jak... Kurry zapiał! Durniu! Załatwione. Czy mogę cię już stąd odesłać? Odeślić stąd. Zniszczyłeś mi właśnie coś, gdzie mogło być coś cennego. Na litość boską. Utrzymaj pozycję. Dobra, teraz nie atakuję. Załatwione. Łuk refleksyjny plus 2. To jest już całkiem konkretna rzecz. Ja go sobie tutaj tylko w formie Nina chyba zostawię. Kamyków to nazbieraliśmy, co nie miara. Dobra. Duża tarcza niezidentyfikowana, plus 2, plus 1000 sztuk złota, bardzo fajnie. No i faktycznie, przejście zostało już załatane. A teraz na spokojnie możemy się, słuchajcie, udać do centralnej części i do końca rozpracować ten schemat teleportu. Bo, o widzicie, tutaj też zamknęli. No, więc dobrze, żeśmy to zrobili tak jak zamierzałem. I teraz jeszcze sobie tak... Dobra, co w następnej kolejności musimy podejrzeć? What? Okej. Okay. Jakim cudem ty nam stałaś? Dorna. No dobra. No mnie osobiście to pasuje, że tam stała. Dzięki temu wiem, gdzie iść. Świetnie. Dziki dźwięk magicznie pulsuje. Oto mogę sobie zaraz stąd zabrać rzeczy. Wspaniale. Woreczek jest po prawej. To mi się wydaje, że to jest tu. A ty z breakdance? Nie, tu nie. Tu też nie. Tutaj. To jest srebrny pierścień. Zbierzemy go sobie od razu. No. Nie mogę trafić.
A teraz chyba będzie ten, ewentualnie jeszcze może z tej drugiej strony coś będzie trzeba zrobić, wykonać. Czy wcisnąć inny? Nie mogę ostatnio trafić coś myszką. Gdzie teraz? Dobra, tarcza, czyli po drugiej stronie. Mhm, tutaj. Ten pawęż rzeczywiście weźmiemy, bo to jest na handel. No i mam wrażenie, że już ostatni nam zostanie obelisk do aktywacji. Zobacz, już się świeci, nie? Ostatni obelisk do aktywacji, ale zrobimy to po Bożemu, bo widzę, że... A nie, dwa jeszcze zostały. Teraz środkowy worek. Okej, to było po lewej. Co, działa już? Jeszcze jeden brakuje. I też kliknę w niego, żeby widzieć, co dalej. I tam, gdzie zostawiłem pochodnie. Dobra. Pochodnie zostawiłem tutaj. To znowu safe. Chyba tu. Tak, jest, świetnie. I weźmiemy sobie tą pochodnię, słuchajcie, od razu. Może ona do niczego mi nie jest potrzebna, ale ją wezmę. No i to powinno zadziałać. A Drogan pewnie będzie mówił, że to on naprawił. Co się stało? A co z tobą? Ja zostanę. Podtrzymując portal, wystawiam się na działanie zabójczej magii Heurodis. Umrę, ale to teraz istotne. Jak to? Umrzesz? Przecież... Tak. Przykro mi, że tak to musi się skończyć. Wiem, że poradzisz sobie ze mnie. Jestem z ciebie dumny. Przybył z pomocą i zginął. Bardzo pomocny. Nosisz chlubę kamieniom, mistrzu Droganie. Żegnaj. Teraz wszystko jest w twoich rękach. Musisz doprowadzić sprawę do końca. Pamiętaj o Mithalarze. Jeśli nie będzie innego wyjścia, zniszcz go. Heurodis musi zostać pokonana. Powstrzymam ją, mistrzu, przysięgam. Szkoda, że Mistrz Drogan umiera. A nas gdzie wywiało w takim razie? Nie mam żadnego pojęcia. A ten Formianin dalej ze mną. A... Chcę z tobą przez chwilę. Gdziarski, nie? Chyba mamy chwilę wolnego czasu, o co chodzi. Mistrz Drogan odszedł. Niemożliwe, żeby... To po prostu niemożliwe. Hati, nie wiem, czy chcę dalej w tym uczestniczyć. Jeszcze niedawno byłam tylko uczennicą. Teraz siedzimy tutaj... uwięzieni, a jedyny prawdziwy nauczyciel, jakiego kiedykolwiek miałem, nie żyje. Drogan nie chciałby, abyś się załamali. Z pewnością nie chciałby również własnej śmierci. Jak widać, nie zawsze spotka nas to, czego byśmy chcieli. Czego kapłanka nie znajdujesz pociechy w religii?
Dzięki niemu mamy szansę na zwycięstwo, musimy ją wykorzystać. Miałem większe doświadczenie niż ktokolwiek z nas. Miał większe doświadczenie niż ktokolwiek z nas, Hattie. Jak sobie poradzimy bez jego wskazówek? To dzięki niemu udało nam się dotrzeć aż tutaj. My również ocaliliśmy go kiedyś przed śmiercią. Wiedział, że umiemy sobie poradzić. Pewnie tak. Tym bardziej nie chcę go zawieść. Zapewne uważasz, że chciałby, abyśmy dokończyli to, co zaczął. Niewielka to dla mnie pociecha. Nie żywię. Coś od. Okej. Myślałem, że coś kliknęło, nie zauważyłem co. Niewielka to dla mnie pociecha, nie żywię przesadnego szacunku dla zmarłych. Wolę szanować bliskie mi osoby jeszcze za życia. Szanuję jego pamięć, dopóki ty żyjesz. Nic więcej nie możesz zrobić. Pewnie masz rację. Nie mam sensu tak tutaj siedzieć i czekać na śmierć. Vergada Dain nie pochwaliłby tego. Dobrze, Hattie, a zatem ruszamy. Spróbujmy odnaleźć jakiś sens w tym, co zaszło. O, zaraz kichnę. A ty, mistrzu Droganie, byłeś kimś więcej niż... O, tak! Pij pokłony przed swoim panem. Pij pokłony. O, przepraszam was na chwilę. Dobrze, to moi drodzy, więc tak. A więc, mistrzu Ragnarze, to znaczy mistrzu Droganie, byłeś kimś więcej niż tylko nauczycielem. Byłeś dla mnie przewodnikiem i ojcem. Twoje poświęcenie pozostaje na zawsze w mojej pamięci. Twe ciało zwracamy ziemi i skałom, z których się wywodzimy. Idź w pokoju, Droganie. Spełnij swój obowiązek. Reszta zależy od nas. Amen. Amen. A zatem chodźmy i zakończmy to raz na zawsze. Niechaj bogowie czuwają nad Droganem i nad nami, którzy wciąż żyjemy. Piękne przemówienie. Dosłownie. Okej, mamy jakby dwie ścieżki, czym się wydaje. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Autentycznie nie mam zielonego. Posąż. Posąg? Bardzo realistyczny posąg kąsacza. Posąg? Ale i tak dostaniemy za nich doświadczenie. Interesujące. Boże, ja nie lubię tej nowej opcji. Tego dziwnego traktowania. Coś mi się wydaje, że... Dobra. Jezu, przypomina mi się mityczna Gorgona. Serio, i to jeszcze taka... No jak W. Asabi. Co to jest Asabi? Przepraszam. Przepraszam bardzo. Asabi to jaszczuro podobny humanoid zamieszkujący obszary pustynne. Często można je spotkać w charakterze najemników i niewolników. Na służbie u złych istworzeń przeciętny Asabi płci męskiej mierzy sobie ponad 2 metry wzrostu i ma brązowy lub szaro guskowatą skórę. Istoty te posiadają żółte, jajowate oczy o zimnej, o poziomej źrenicy. To raczej sobie z nimi dość szybko poradzimy, ale ja pewnie zabiłbym tego szamana. Oj, swoboda mi się tu przydała. Nie masz ze mną szans. Śmieszny się drom. Nie masz ze mną szans. Nie wiem, czy te posągi powinniśmy ruszać, czy też nie. Wiecie? Posąg. No nie wiem, tego ogra. Może nie. Nie wiem. Szczerze, dostajemy za każdy z nich doświadczenie, więc może być taki myk, że... Oni się później, nie wiem, odrodzą? Może jakaś klątwa znowu jest nad tym terenem? Bardzo popularny temat ostatnio, same klątwy. No, kąsacz na pewno nie będzie chciał ze mną gadać. Tutaj tak samo. Posąg, na pewno jakaś gorgona albo coś w tym rodzaju. Jestem przekonany. Bo chyba w Neverwinterze są gorgony. Jako potwory. Dobra, szamana żeśmy zdjęli na starcie, świetnie. Ile mam w ogóle do kolejnego poziomu doświadczeń? Słuchajcie, już niedługo. Serio, już nie tak dużo, więc moja taktyka się sprawdza. Generalnie z zdobywaniem doświadczeń, gdzie tylko się da. Pójdziemy teraz dalej. Co tu jest? Zniszczona świątynia. Uszy, to co to jest? A, dobra, skamieniała. A jak skamieniała, to ja w takim razie ją sobie zaraz zabiję jako skamieniałe? Powiedzmy, rozbiję ją. Posąg.
Czy to są żuki? Hako poczwary, hako stwory? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Nie masz ze mną szans! Jeszcze sobie sprawdzimy całą tą okolicę dookoła. Zakapturzona postać, o proszę. Jesteś na szczycie. No dobra. Nie wiem, czy powinien wchodzić do tej świątyni, czy też nie. Nie mogę tego. Nie możesz. No dobra, to zróbmy save'a, ale zrobię też dużego save'a, moi drodzy. 123. Spróbujmy. Jesteś nareszcie. Kontynuuj. Spodziewałam się wprawdzie tego ludzkiego maga Drogana. Ale ty też się nadasz. Powiedz, masz jakieś imię? Tak szlachetnie, jestem Hat i przybyłem tu, by cię powstrzymać. Powstrzymać? Och, nie, nie, cóż za niedorzeczność, jesteś tu z zupełnie innego powodu. Kogo my tu jeszcze mamy? Krasnoludzka kobieta bez brody. To musi być Dorna. Zgadza się, zapłacisz mi za wszystko, co dzisiaj zrobiłeś, wredna jędzo. Naprawdę? Obiecujesz? Zabawna jesteś. Przejdźmy od razu do rzeczy, dobrze? Spodziewałem się, że to Drogan wpadnie w moją pułapkę, jednak otworzył portal dla ciebie. Czyli krasnolud jest... już nie żyje, tak? Wielka szkoda. Na szczęście i tak dostałam to, na czym mi zależało. O, ironio losu. Czekałaś na mnie? Nie na ciebie, jeśli chodzi o ścisłość, ale na to, co mi przynosisz. Pozwól, że zdejmę kaptur, to powinno wiele wyjaśnić. What the fuck? Gorgona! No, jak nic Gorgona. Masz pewnie, że już gdzieś widziałem, dane ci było widzieć tę postać. To właśnie z nią rozmawiał Janach. Gorgona. Jak już zapewne wiesz, jestem Heurodis, córka Medus i najpotężniejsza z mistrzyni magii. Witam cię w moim nowym królestwie. Latającym mieście Undrentide. To się czyta Undrentide, czyli dodatek, cień, dodatek gry się nazywa cień Undrentide. Naturalnie. Undrentide nie lata już od dawna. Spadło na ziemię wiele wieków temu wraz z pozostałymi miastami Netheriru. Choć upadek wyrządził mu znacznie mniej szkody. Tak czy inaczej, miasto teraz jest pogrzebane pod grubą warstwą pustynnego piasku. Tylko starożytna netherilijańska magia może je znowu unieść w przestworza. Magia, którą otrzymałam od ciebie w postaci Mithalaru. Tak, czułam, że jest gdzieś niedaleko. Miałam nadzieję, że moje małe przedstawienie w ruinach z portalem pomoże mi go zdobyć. I proszę, oto jesteś. Teraz Undrentide znów wzbije się w przestworza, a potęga starożytnego Netherilu będzie należała do mnie. Cały świat pozna moje imię. Cały świat nauczy się go bać. A ty, moje skamieniałe narzędzie, będziesz pierwszym świadkiem mojego triumfu. Zobaczysz go na własne oczy.
wreszcie należy do niej. Teraz Heurodis wykorzysta w pełni jego moc, odprawiając dawno zapomniany, najstarszy z netheriliańskich rytuałów. Dobrze wiesz, że już niebawem Undrentite odpowie na jej wezwanie. Moc Mithalaru zmusi miasto do podźwignięcia się z piasku Anauroch i do wzniesienia się w powietrze, jak za dawnych czasów. Robi się tu całkiem epicko, przyznam. Trzeba ich karmić ani marnować cennej wody na ich wyschnięte gardła. W ciągu godziny odzyskasz zmysły. A gdy to nastąpi, znajdziesz mnie w sąsiedniej komnacie. Mam dla ciebie zadanie. No to powiem szczerze, bardzo się pokomplikowało. Co prawda w ekwipunku żadnego nie mamy, nie mamy żadnej informacji o czymkolwiek, co byłoby z naszyjnikiem. Jezus Maria, jak one drzdromiapy. Dobra, ale tak czy siak, tutaj skończymy. Dzięki serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapę, zostawcie komentarz. Zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. I dziękuję wszystkim wspierającym za cały okazany tutaj szacunek i wsparcie dla mojej pracy przede wszystkim. Ale i mam nadzieję, że przynosi wam to jakąś formę rozrywki. Dzięki serdecznie. Do hej, papa.